co mogliśmy zrobić? Jak w trójkę go pod pachę wzięliśmy i szarpaliśmy się z nim, a jemu ziemniaki z kieszeni zaczęły wypadać. Co by pani zrobiła na jego miejscu? Pytam się. Co by pani na jego miejscu zrobiła? Jak nie ma zmartwień, to nie ma. A jak zaczynają być jakieś kłopoty, to od razu. Od razu i to hurtowo. Jedzie tak po prostu, jakby się to stradę. I do Krzycha będziemy musieli skoczyć, tylko tam śmietane 18 kupię. No tak, bo chcę zabiegić tam zupę, czy coś takiego, coś w tym stylu, nie wiem, jestem gastronomem. Gastronominą. A ja się wkurwiłem. Żeby do tego stopnia, no wie pan, to jakaś pomyłka musiała być. Ja tą sprawę muszę wyjaśnić. Żądam satysfakcji. Pokój już zawsze będzie z tobą. Cóż ja mogę powiedzieć o tym panu? Ja absolutnie nie znam tego pana prywatnie. Nie wiem, z jakiej racji on się udziela po prostu w tym wywiadzie. Zajął moje miejsce. Ja miałem mieć zapłacone. O co chodzi, panowie? Nie wiem. No ja wychodziłem za rogu. Wychodziłem za rogu i w tym momencie on wieszał pranie. On wieszał pranie, no przecież to widać było, gołymi oczami. Nie trzeba być filozofem, żeby zrozumieć, że facet po prostu miał brudy i chciał je wybrać. Raz nawet przyszedł kiedyś w sobotę i poprosił, żebym mu pralkę pożyczył. Ale chciał tą wiernikową, no bo mówił, że szmal chce brać. A ja nie skumałem, nie wiedziałem, że chodzi mu o pranie brudnych pieniędzy. No tak to wyglądało, panie. Ja nic nie wiem na ten temat. Nie wiem. Jakim cudem nastąpiła metamorfoza? No, no pan. Prosiaczek. Tak? I don't know. Kto zgasił światło? Kto? Proszę zapalić światło. Zabaw sobie. Proszę sobie nie urządzać takich zabaw korkami. Bo na drugi raz nieszczęście się może przytrafić. A! Dobierzcie tego świniaka. Tak się przestraszyłem, że aż mnie zgięło. Patrzcie, nawet sól na nic nie pomaga. Nie da się nic zrobić. Zawiesiło się. Trzeba skonsultować się z operatorem, z administratorem. No i cholera wie, kogo jeszcze szukać. Gdzie? Ja nie mam pojęcia. Masz jakieś telefony? Bo ja nic, mi nic nie wiadomo. Jak
jako przedstawiciel nurtu o nazwie The Campo Papa, Mumu stwierdza, co następuje. Otóż zostaną wprowadzone nowe karty. Będziemy mogli chodzić na polowania. A dawno nie jadłem już mięsa wiewiórczego, no. W końcu to delicje. Delicje w rudym futerku, wyobrażacie sobie to? Nie ma nic lepszego. No i czy wy zdajecie sobie sprawę, że on pierdoli od rzeczy? On nie wie, co on mówi. Na to wychodzi, tak? A co, nie a ty nie słyszałeś? No przecież powiedział, że... Nie wiem, czy... O co im chodzi? Jak ten świat schodzi na psy? To się... nie mieści... w globusie. Krystian! Nie są moje papierosy. Nie są moje papierosy? Jest wszystko jasne. Znieśmy toast tym oto czarnym, czarna treść alkoholowa, która pobudza do myślenia i daje dużo do zrozumienia. Dziadu, okay.